Siemanko kochani, witajcie w kolejnym odcinku Top Model. Jeżeli kojarzycie to ubranie, to pewnie kojarzycie, że nagrywam ten odcinek tego samego dnia, którego nagrywałam poprzedni odcinek. Nie wiem, czy to ciekawa informacja dla Was, natomiast ja zazwyczaj nie nagrywam dwóch odcinków jednego dnia, ale to ubranie jakoś tak dało mi taką motywację, że stwierdziłam, że kurczę, mam ładny makijaż, mam nadzieję, że dobrze będzie wyglądał na filmie. Ładnie uczesałam włosy, co czasami jest dla mnie dosyć skomplikowaną sprawą, no i do tego jeszcze mam ładne ubranie, więc czas to wykorzystać i czasami takie drobne rzeczy, jakaś pomadka albo ubranie, w którym czujemy się dobrze. Jeżeli czujecie się dobrze w t-shircie, to taki t-shirt właśnie może nam dać taką motywację, może dać nam takiego kopa, słuchajcie. Także nagrywam drugi odcinek tego samego dnia. Też trochę jestem ciekawa, co będzie w tym drugim odcinku, tak Wam powiem. Więc po prostu chcę obejrzeć Top Model. Mam nadzieję, że tak samo Wy jesteście ciekawi tego programu. I co? Standardowo zapraszam Was na Instagram, gdzie na przykład dzisiaj wrzuciłam rolkę z moim dniem, z takimi przebitkami ze spaceru w Uluwatu. Pojechałam sobie na weekend i tam jakieś pieski spotkałam po drodze, poszłam na zakupy, trochę nagrałam miasto, więc takie a la vlogi 30-sekundowe. Nie wiem, czy to coś dla Was ciekawego, mam nadzieję, że tak, bo mi to sprawia dużo przyjemności. No dobra, kochani, to co? To przechodzimy do programu Top Model. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie się dużo działo, że będzie to ciekawy odcinek i mam nadzieję, że Wam, podobnie jak mi, przyjemnie się po prostu to ogląda. Na razie nie mam wielkich powodów do narzekania. To jeszcze musi być ktoś najlepszy. O, w poprzednim odcinku, słuchajcie, reklama się pojawiła Apartu tuż po tym, jak wyrzucono dwójkę uczestników i myślałam, że to już będzie koniec, jeżeli chodzi o ten pokaz, a tutaj jeszcze najlepsza osoba na wybiegu, to wydaje mi się, nie pamiętam jej imienia, ale ta dziewczyna, o której mówiłam, że jakbym ja była jej agentką, to bym się pozbyła jej grzywki. Wydaje mi się, że ona mogła być najlepsza, albo ten chłopak z Turcji, ktoś z nich. Osoba, która była najlepsza i każdy z jurorów się zgadza, to Klaudia! Jest! A! Nie pamiętałam imienia, ale właśnie o nią mi chodziło. Brawo, 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 Klaudia. I przepraszam, że bezimiennie, ale chłopaku z Turcji. Brzydko to strasznie brzmi. Ty też naprawdę po prostu rewelacyjnie przeszedłeś po wybiegu. Dobra, Klaudia. Będę powolutku zapamiętywać imiona. Zostałam doceniona w dziedzinie, w której ja się czuję tak wspaniale. To jest dla mnie no coś niesamowitego. Bo ja myślałam, że ja się tam rozpłynę, naprawdę. Zazdrościłem tego, że tak dobrze jej poszło. I się jest taka wyróżniona. Ale świetnie. Nie ma co zazdrościć, tylko po prostu następnym razem trzeba podziałać tak, żeby lepiej wypaść. Shining star dzisiaj, naprawdę. Brawo! Dobra informacja jest taka, że jutro Was czeka bardzo wczesna pobudka, szybkie śniadanie i dużo roboty. Do zobaczenia! Pa! Bez żadnej nagrody dla niej? Myślałam, że coś dostanie, jakieś wyróżnienie albo jakieś ułatwienie. Może w następnym zadaniu dostanie jakieś ułatwienie. Wczesna pobudka, no to też bardzo często się zdarza. Czasami na zlecenia, czasami na castingi, na kontraktach. Gratki wszystkim! Ale nie powiedzieli im, o której godzinie chyba, tak? Bo to też ciekawe, bo często w Top Model budzili ich tak randomowo, no to nas zazwyczaj agencja informowała, o której godzinie musimy wstać, ale były takie sytuacje, że nagle ktoś wypadł z pokazu albo coś tam się wydarzyło i na przykład do mnie jak spałam, dzwoniła agencja i mówiła wstawaj, 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 leć gdzieś, ale to się zdarzało dosyć rzadko. Ale piękny zachód słońca. Jeden wspólny dzień wystarczył, żeby obudzić w Grzegorzu szczególne uczucia wobec Klaudii. Grzesiu, za to, że robię pancake i pokroiłeś mi też truskawki? Nie. Dobrze. No myślę, że Grzesiu i Klaudia się lubią. Gdzieś tak spędzają więcej czasu ze sobą. One nie mają sobie cukru, więc są fit. A, to tak się teraz mówi na coś, co jest niedobre. Lubię ją. Dobrze mi się z nią przebywa i żartuje. Mamy pierwsze love story w programie Top Model. Oczywiście pamiętajcie, żeby patrzeć na to wszystko z przymrużeniem oka, bo nie wiemy tak naprawdę, co tam się dzieje. A jeżeli poczują jakąś chemię ze sobą, to co w tym złego? Ale te przebitki są straszne po prostu. Jak już oni chcą jakieś love story zbudować, to może troszeczkę inne ujęcia, trochę inną muzykę.
Aż się poczułam strasznie niekomfortowo oglądając to. Ugh. Grzegorz smaruje lacze do klawu. Chyba ich razem szypuje. Co? Smaruje. Czuć Roman Sidło. Ale zakocham się tylko, jak ktoś chciałby też pokochać mnie, bo ja nie będę tutaj ze złamanym sercem chodził, nie? Masz chłopaka? Szkoda. Czyli ona ma chłopaka, czyli w ogóle ten cały romans to nie ma sensu. Ale tamte ujęcia były strasznie niekomfortowe, jak ona ćwiczyła chyba jogę i się rozciągała i takie... Kolejny zawodowy test to sesja zdjęciowa przed surowym obiektywem Marcina Tyszki. Cześć kochani, jak nastroje? Ale super, cieszę się, że mamy zdjęcia. To jest chyba moja ulubiona część. Super! Well done, you passed the runway test. And now on to the photoshoot. I look forward to also working closer with you today, getting to know you a little bit better. Ja się bardzo cieszę, że w końcu będę miał okazję spotkać was wszystkich przed moim obiektywem. Mam nadzieję, że to będą portrety, bo portrety są dosyć trudne, dlatego że trzeba mieć bardzo mocno opanowaną mimikę. O sesję robi mój ukochany pan Marcin Tyszka. Teraz. To jest po prostu jego, mam wrażenie, top zdanie. No tak, ale to też wam może się wydawać trochę dziwne, że mówi teraz, ale mnie osobiście takie teksty podczas pozowania bardzo pomagały, bo ja wiedziałam, że teraz pstryka i ja wiedziałam jakby poza, albo lekka zmiana. Taka komunikatywność fotografa jest niesamowicie istotna. To będzie wasza pierwsza sesja, ale też bardzo ważna sesja. Wynik tej sesji pomoże zdecydować nam, kto zostaje w programie, a kto się z nim pożegna. Jest nas strasznie dużo i wydaje mi się, że dużo osób może odpaść w tym momencie. Gotowi? Ciekawy odcinek, co? Bo ja to rozbijam na dwa odcinki, ale to jest jeden odcinek, więc w tym odcinku odpadną więcej niż dwie osoby. Tak chyba jeszcze w historii Top Model nie było, co? Żeby aż tyle osób odpadało. Wielkie emocje? Tak! Zaczynamy, słuchajcie. Wchodzicie parami. Pierwsza para to Klaudia i Grzesiek. Wiecie co? Patrzę na Maszę i mam wrażenie, jakbym patrzyła na zupełnie inną osobę niż to, kim była na castingu. I jak nawet patrzę na nią w grupie, to widzę, że jest taka trochę wycofana, mam wrażenie, że jest strasznie zaspana. Nie wiem, może to było wcześniej rano, ale mam wrażenie, że większość uczestników ma bardzo dużo energii i widać w ogóle, że chcą i tak dalej, a ona jakby tak, nie wiem, opadła, czy ten dom ją zestresował, czy jednak może zdała sobie sprawę, że modeling nie jest dla niej i że to nie jest coś, co ją jara. Coś się tutaj wydarzyło, nie wiem do końca co, ale jak zupełnie inna dziewczyna. Wow! Do roboty, make-up, włosy! Grzesiek się spiął. No. Ja jestem zestresowany, ale myślę, że... No właśnie, dobrze. Czuję, że jesteś taki zestresowany trochę. Aha, i oni ich dali do pary razem, bo wiadomo, że love story i tak dalej. To tutaj już TVN oczywiście podkręca wszystko. Ciekawa jestem, czy uczestnicy będą mieli taki sam makijaż, czy będą to różne makijaże. Ja najbardziej bym chciała zobaczyć w ogóle w tym programie, ale to pewnie by było nudne telewizyjnie, gdzie chciałabym zobaczyć coś takiego, że wszyscy uczestnicy, w sensie wszystkie dziewczyny mają ten sam outfit i to samo miejsce do pozowania, fryzurę i makijaż. I chciałabym zobaczyć po prostu, jak różne zdjęcia można wydobyć z tym samym makijażem, z tym samym outfitem, kiedy pozują różne osoby. Dla mnie osobiście to by było zdecydowanie ciekawsze, ale oni pewnie wiedzą lepiej, że to nie ludziom nie oglądałoby się tego aż tak bardzo przyjemnie. Pewnie jest potrzebna taka różnorodność, że są różne sety zdjęciowe. Ale jeżeli jest konkurencja, to fajnie by było właśnie porównać, jak dużo jest w stanie dać z siebie modelka, porównując, że set jest taki sam. I mam nadzieję, że tutaj okiełznam ten stresik. Musisz mnie uspokoić. Tak, uspokoję. Dobrze. Klaudia, to jest idealna, okej? Okay? Jest ładna, zabawna i mądra. Jakie miłe słowa. No to mam nadzieję, że będzie im się dobrze na secie razem pracowało, bo nawet jeżeli jest zła atmosfera, to i tak musimy udawać, że jest dobra atmosfera i wszystko jest w porządku. Ale wiadomo, że łatwiej jest udawać, że jest dobra atmosfera, kiedy ta atmosfera naprawdę jest dobra. Pierwszy, prawda? To jest. Cześć. Tu jest twoja historia. Fajne ciuchy. Co się dzieje? Serce dyktatorem jest, a nie sługą. I to się dzieje. O, już mi przebierają partnerkę? No Grzesiek jest fajnym chłopakiem. Ja od początku złapałam z nim super relacje. Fajnie się dogadujemy.
Czyli widzicie, zaczesują jej tą grzywkę i prostują, pozbywają się. No będę czekać na metamorfozy, to pewnie będzie w kolejnym odcinku. Bardzo mi się podoba jego strój, to jak mu uczesali włosy. Fajny taki styl, podoba mi się. Ale to chyba nie będą portrety. No i ja tak pomyślałam ostatnio, że on chyba tak mnie lubi. Ja. Dobra, nie ma spięć? No to tak chwaliłam ten program, a tutaj mogli wrzucić, słuchajcie, 10 sekund o tym romansie, oczywiście żartuję, o tym love story, a tutaj już troszeczkę za długo to po prostu przeciągają moim zdaniem. Jego to na pewno będzie trudne, no bo ja nie mogę tego odzajmić, bo no nie czuję tego, bo mam chłopaka, więc ja nie będę robić rzeczy sprzecznych w ogóle, no nie będę takich rzeczy robić. O. Fryzurę robili? Nie, jeszcze. Jak jemu teraz zaczesali te włosy do tyłu, zobaczcie jakie on ma, tak teraz to dopiero wyszło, mam wrażenie, że on ma takie szlachetne rysy, ma takie bardzo takie policzki strzeliste, chyba to się tak nazywa, bardzo dobrze wyglądający chłopak. Wydaje mi się, że on będzie pięknie na zdjęciach wyglądał. Fryzurę robili? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ten, ty będziesz z Julią. Tak, ale wiesz jak to wygląda? Jest. Platforma jest podzielona na dwa i dodatkowo się kręci. To się będzie kręcić. A po co to się ma kręcić, jeżeli to jest sesja zdjęciowa? Bo rozumiałabym, gdyby to był filmik, ale na sesji po co? Kręcić. Koszmar. Kreacje z tego samego materiału co tło to wielkie wyzwanie dla modeli. Okej, może właśnie chodzi o kreację, jak tutaj narrator coś powiedział, żeby te ubrania fruwały, żeby były w ruchu, ale ruch można imitować przecież naszymi własnymi ruchami ciała, albo można ustawić taki duży wiatrak, żeby było życie w tych ubraniach. No zobaczmy, ale nie do końca mam takie wrażenie, że tutaj jest bardziej shock value niż to ma rzeczywiście sens. Ponieważ ich ciała będą niemal niewidoczne na zdjęciach, liczą się tylko mimika, ruch i spojrzenie. Pierwsza para na pierwszej sesji 13. Aha, o kurczę, ciekawy koncept. Ej, fajnie, kreatywnie tutaj naprawdę pojechali. No, bardzo jestem zadowolona, jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo ubranie się będzie zlewało z tłem. Ciekawa koncepcja. W tej edycji Top Model. Na pierwszy ogień. Pozujecie razem, ale jesteście też swoją konkurencją. No, pozbyli się grzywki. Zaczynamy! Kawalet w ruch! Realia, spokojnie, pamiętaj, że pozujesz na wprost. I teraz, dobrze? Czekajcie, zobaczmy na to zdjęcie. No, ładnie obrobione zdjęcie moim zdaniem. Bardzo fajny kontrast, ładne kolory. Ona wygląda jak ona, jak ona ma piękną buzię. Tutaj widać to jeszcze bardziej, ma taką szczękę wyrazistą, przepięknie wygląda. W ogóle bardzo ładnie, bardzo do niej kolory pasują. Ciekawe zdjęcie, co prawda znowu mamy przycięte, zobaczcie wszystko. Mamy stopy przycięte niestety, bo program Top Model nie może się nauczyć przez 13 sezonów, że nie powinni kropować zdjęć. To jest bardzo istotna sprawa. Tak samo za mało miejsca jest przestrzeni nad głową. Normalnie jak Marcin Tyszka ma zdjęcia, to na pewno inaczej jest wykadrowane. No ale oczywiście program Top Model nie może tego załapać. Jak ja stałam na tym kole, to wcale nie było takie proste, bo ja stałam i ono się obracało, więc musiałam trochę balansować swoim ciałem z nogi na nogę, z nogi na nogę. Tak, teraz Grzegorz też. Ale po co to jest? Przecież na zdjęciu nie widać tego ruchu totalnie, więc mogliby zrobić jej zdjęcia na tym tle, potem powiedzieć dzięki i wpuścić jego. No naprawdę, to jest przerost formy nad treścią i utrudnianie dla samego utrudniania. A przecież jest 1000 różnych zadań, gdzie można by utrudnić, żeby oni się czegoś nauczyli, żeby to było fajne, żeby to miało sens. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, że fajnie by było, gdyby mieli na przykład pokaz zorganizowany przy przechodniach. To pewnie ciężkie jest do zorganizowania, ale da się i wtedy by mieli fajny, w sumie ciekawy pomysł takiego pokazu mógłby być. Mam nadzieję, że nie tylko ja tak uważam. W każdym razie nie widzę tutaj sensu. Spokojnie, łapiesz kontakt z kamerą i teraz, trochę więcej luzu. The hands look a little bit nervous. Okay, but I kind of don't know what to do. Need to be relaxed. Okay. Yeah? Luz. Tutaj nawet buty są w tym paternie, w tym wzorze.
No trudne mają zadanie, bo jak to koło się obraca, to tak naprawdę raz, że muszą trzymać równowagę, dwa, muszą być wyluzowani i mają tak naprawdę chyba z 2 sekundy na to, żeby zrobić zdjęcie i kolejna poprawka będzie dopiero przy następnym obrocie. To może to ma wyćwiczyć właśnie takie ustawienie, że w każdym ujęciu, żeby dobrze wypadać. Nie rozumiem za bardzo sensu tego zadania. Luz, stary, luz. Chciałbym umieć podejść do tego jak do zadania, no ale na ten moment po prostu nie jestem w stanie. Dobra. On powiedział, że ten agent powiedział, że coś jest nie tak z rękami, że musisz je wyluzować i on powiedział, że on nie wie co z rękami zrobić. No to bardzo źle, że nie wiesz co zrobić. Jakby rozumiem, że to jest stres, to jest program telewizyjny, ale to jakby jest nasze zadanie. Może to było po prostu pierwsze ujęcie, ale jeżeli masz jakąś kieszeń, to może zagraj z kieszenią. Albo po prostu musisz pomyśleć jeszcze zanim wejdziesz na plan, jakie pozy chcesz zrobić, jeżeli to nie jest dla ciebie naturalne. Popatrz sobie, poprzeglądaj sobie zdjęcia na Pinterestie, na Google, wiesz, poszukaj sobie jakichś tam inspiracji. Staraj się komunikować z fotografem, możesz się spytać, czego fotograf oczekuje, jaki jest zamysł sesji, ale nie można powiedzieć, że nie wiesz, co zrobić z rękoma, zwłaszcza kiedy jest łatwe ubranie. Tu jakby rozumiem, że jest program telewizyjny, ale jednak jakby nie było, jak jesteś modelem, no to musisz wiedzieć, co zrobić z rękoma, jak pozujesz. A Grzesiek, spokojnie, cool, ciężar na jednej nodze, teraz. When you turn... Czekajcie, zobaczmy, jak to wygląda. Nie, no chyba spoko, co? Nie wiem, czy im chodziło o zdjęcie z boku, czy to miało być zdjęcie na wprost, ale wydaje mi się, że ciekawie nawet wygląda. W sensie jego buzia jest bardzo ładna i ma bardzo ładnie wyrzeźbione ciało, więc to wygląda spoko. Ja bym się chyba jakoś nie trzepiała. Rzeczywiście ta poza jest taka trochę mdła, taka trochę mało silna, ale też nie wiem, jaki był zamysł tych zdjęć. Jakbym miała porównać jego zdjęcie i jej zdjęcie, no to ona wypada lepiej. Ale u niego, no widać, że model, widać. Ale też zobaczcie, jak wykadrowali zdjęcie. Normalnie jest koniec zdjęcia na końcu buta. Przecież powinno być chociaż centymetr. Tak samo nad głową, troszeczkę więcej. When you turn, hold your body firm. Yeah. Hold your body firm. We want to get the best shot. Damn. Nie mogę dać siebie więcej w tym programie, kiedy ona jest zaraz za rogiem, nie? Dajesz, nie, tutaj boli cię nerka. Okej. Okay. O, to dziwna narracja. Nie wiem, jak bardzo było zmanipulowane tutaj, były zmanipulowane te jego wypowiedzi. Czy to rzeczywiście o to tutaj chodziło, ale ja nieraz pracowałam z moimi byłymi na planie. I to było z moimi byłymi, z którymi często nie miałam dobrych relacji. No i niestety musiałam wypadać profesjonalnie, to nie jest fajne zadanie, ale jak się pracuje w modelingu, to często te same osoby przewijają się w tych samych, na kontraktach w podobnych miejscach i po prostu wpada się na tych ludzi. Wiem, że nie jest łatwo, ale znowu, to nie powinna być wymówka. Innego. Jestem katowany jej obecnością. Raz, dwa, super Klaudia. So elegant, nice. Jakoś tak balansowałam tym ciałem, miałam właśnie taki tip, żeby spiąć brzuch i tak mocno jakby przykleić. Ale pięknie. Aż mnie przytkało, słuchajcie. Ślicznie wygląda kadrowanie zdjęcia znowu nieodpowiednie. Chciałabym zobaczyć jej buty. Dlaczego jej buty wycięliście? Nie no, ale ona sobie świetnie radzi. Klaudia. Będę powtarzać imiona tak, aż mi zapadną po prostu, zostaną mi w głowie. Do tej podłogi? Jest naprawdę pięknie wygląda. Jak się tak patrzy na nią, patrz jaka monumentalna. Widać tylko twarz. Niewiarygodne. No więc właśnie. Zobaczcie, jak on zrobił taką pozę, że się tak odgiął. Nie wiem, czy aparat był pod takim samym kątem, jak jest kamera, ale chyba tak, bo on się patrzy w obiektyw. Zobaczcie, zniknęło mu całe ramię. Jak już chce zdjąć ubranie, to wtedy niech się odegnie w ten sposób, żeby było odgięcie. W sensie trzeba ciało ustawić bardziej w stronę aparatu. Trzeba o takich rzeczach pamiętać, bo tutaj zobaczcie, nie ma ramienia, nie ma drugiej części marynarki. Zniknęła tak naprawdę 1/4 jego ciała. Struggling and yes. She's enjoying it, you yes. Know? Durne to wszystko, nieprawdaż? Patrzysz! No próbuję przynajmniej, próbuję tutaj pokazać jakieś pozy, ale nie wygląda to najlepiej. To pierwsze zdjęcie mam wrażenie, że było najlepsze. Jakieś takie najbardziej spokojne. Bo to też tak czasami jest, że takie spokojne, ale mocne zdjęcia robią większe wrażenie niż jakieś takie z podniesionymi rękoma i tak dalej, ale gdzie widać niepokój. Uwaga, stop, mamy to, dziękuję bardzo! Chciałbym, żeby wyszło, bo ja kurde potrafię, tylko muszę
po prostu wyrzucić laski ze swojej głowy, nie? Wtedy życie jest prostsze. Nie wiem za bardzo, jak się odnieść do tej wypowiedzi, bo generalnie to po prostu poćwicz sobie pozowanie. I wtedy będziesz się na pewno bardziej komfortowo czuł, będziesz wiedział, jakie pozy są dobre dla ciebie, jak się ustawiać przed aparatem. Może sobie kup statyw albo jakieś takie trzymadełko do telefonu i rób sobie zdjęcia. Nawet na tym trybie takim, wiecie, na przedniej kamerce, bo to nieważne, jakie będą jakości zdjęcia, tylko zobacz, jaka poza, pod jakim kątem do kamery, co do ciebie najbardziej pasuje i wtedy sobie przelecisz po zdjęciach i zobaczysz, o, to nie wyglądało najlepiej, albo o, ta poza była naprawdę fajna, ale gdyby na przykład moje ramiona były trochę bardziej na wprost kamery, to wyglądałoby to lepiej i to naprawdę dużo daje. Nie mam doświadczenia w modelingu, ale no, chcę to zrobić jak najlepiej. Ojej, jak ja bym chciała na tym tle wystąpić, uwielbiam kolor różowy. Przepiękne tło. More to the front, dobrze. I patrzysz. Nie wiem za bardzo, czy ta poza jest dobra. Kojarzy mi się bardziej z Instagramem, a nie z modelingiem. More serious. Don't be that sweet. Yes, you look very sweet. We want to see more power in you. Raz, dwa, trzy. And idziesz w ogóle. Totalny Instagram u tej dziewczyny blondynki. Bardziej na luzie. Dobra, Masza i Martyna. Ojeju, Masza jak pięknie wyszła. O kurde, ale pięknie. Wiecie, kogo ona mi przypomina? Joannę Chorodyńską. Już myślałam, że zapomniałam, jak się nazywa. Myślałam, że trzeba będzie się Googlem wspomóc, ale zobaczcie, nie uważacie, że ona ma coś takiego z Joanny Chorodyńskiej? I ta pewność siebie i tak dalej, to wszystko tutaj wróciło na jej twarz. Jedno z lepszych zdjęć. Ojeju, jestem fanką. Martyna. I teraz. Super. Wow, ale kreatywnie. Ej, powiem wam, że to nie jest łatwa poza, zwłaszcza, żeby twarz wyglądała na spokojną. Zobaczcie, jaki ona ma spokój na twarzy. Jestem fanką jej urody, bo ona jest taka trochę klasycznie beauty, a trochę nie. W sensie, ona jest edgy, ale piękna. Ma takie fajne połączenie, że jest coś takiego, że tak patrzę na tę jej buzię i tak coś tak przykuwa uwagę i tak mam ochotę patrzeć dłużej. Przepięknie zapozowała. To też jest jedno z moich ulubionych zdjęć. Ojej, uważaj! Stop! Masza, jesteś kompletnie prywatna. Na każdym zdjęciu wyglądasz tak, jakbyś nie chciała tu stać. Po prostu... To chyba inne zdjęcia oglądaliśmy. A nie wiem, jak na innych zdjęciach wyglądała, ale to jak stała, to przepiękne było. Stara się robić... Iść z tej strony do kamery. Ja na przykład przemyślałam swoje pozy, ale nie pod kątem ruszającej się platformy. Masza, będziesz szła powoli, powiem kiedy, jeszcze nie. Dopiero teraz, jak powiem, będziesz szła. Start, jak powiem. Takie po prostu pierwsze doświadczenie z Marcinem. Też tak zakładam, że mu się nie spodobało. To możecie sobie pomyśleć, że jest takie bardzo łatwe zadanie i tak dalej, dlaczego one narzekają, ale czasami podczas sesji zdjęciowej robimy takie zdjęcia, no nie wiem, minutkę, może 5 minut, takie rozgrzewkowe, żeby skomunikować się z fotografem. Tutaj mamy bardzo ograniczoną ilość ujęć podczas jednego obrotu. Z tego co zauważyłam, to mają jedno albo dwa ujęcia maksymalnie, więc ta komunikacja jest o wiele, wiele trudniejsza, bo mamy raz, dwa i wtedy czekacie, nie możecie poprawić tej pozy. Czekacie na obrót i znowu macie raz, dwa. Zupełnie inaczej niż podczas sesji, gdzie się nie obracacie. Ale to zdjęcie, które nam pokazali, dajcie znać, co wy sądzicie. Moim zdaniem było przepiękne. Krzyż do mnie. Raz, dwa, trzy. No kurde, no powiedzcie mi, że to zdjęcie jest złe. Ja nie wiem, na co oni narzekają. Czekajcie, jeszcze były inne zdjęcia. No przepiękna poza. Bardzo ładnie wygląda. To jest jakaś ustawka, słuchajcie. Ja też widziałam, że jak ona przyszła na sesję zdjęciową, to wyglądała tak, jakby tam nie chciała być. Ale tutaj to już się totalnie nie zgodzę, bo te zdjęcia są piękne. Źle skadrowane, ale piękne. Dwa, trzy. Totalna dziewczyna. A ona wchodzi na plan, wie, że jest piękna i myśli, że to wystarczy. Nie, nie wystarczy. Od takich dziewczyn... Nie rozumiem dlaczego, bo Natalia albo Klaudia, Boże, mieszają mi się te imiona. Ta dziewczyna, która miała pierwsza zdjęcia, nie robiła jakichś wydziwionych póz, po prostu stała, miała rękę podniesioną. Mam wrażenie, że Masza zaproponowała więcej póz różnorodnych niż właśnie ta pierwsza dziewczyna. Pierwsza była chwalona, a Masza już nie.
Dlaczego, to tego nie rozumiem do końca. Klaudia to chyba była. Wymaga się jeszcze więcej i tym bardziej musi udowodnić, że nie jest tylko ładną twarzą. Jako aktor będący w postaci bądź animator, który animuje daną formę, to w momencie, kiedy forma nie rusza się jakkolwiek przez dłużej niż 2 sekundy, to dla widza umiera i nie żyje. Więc ja bałem się, że stojąc tam i tylko zastygając w pozycji, nie będę przekazywał tej emocji, intencji, którą mam przekazać w aparacie. Widzisz? Wiecie, jak on według mnie wygląda? Jak taki piękny chłopak z filmu Tima Burtona. Zwłaszcza na tym tle. Tak filmowo to wygląda, tak strasznie mocno. Jestem mega ciekawa, jakie tutaj zdjęcia powstaną. Wzdłuż, uwaga! Jezu, aż się przestraszyłam. Dostałam gęsiej skórki, jak na to patrzyłam. Bałam się, że sobie nogę skręci. Jezu. Oj, przepraszam. No, próbowałam kombinować, no i to był właśnie tego skutek. Smile, leg. Yes, yes, everything. It's hard. Pracuje ciało i mimika. Dla mnie ta poza, do mnie ta poza nie przemawia, ale doceniam w ogóle za kreatywność i muszę też powiedzieć, że ona przepięknie wygląda. I poza zdjęciami, i na zdjęciu jej twarz wygląda naprawdę bardzo ładnie. Nie do końca mi się ta poza podoba, bo jak ona podniosła to ramię, gdyby podniosła, ale trochę tak, że tutaj szyję by było bardziej widać, coś takiego, to wydaje mi się, że o, byłoby lepiej niż tak. Widzicie, o co chodzi? Bo trochę za bardzo... Moim zdaniem zniknęła jej szyja z jednej strony, zniknęło jej ramię przez to, jak się tutaj tak objęła. I to jest mega szczupła dziewczyna z pięknym ciałem, z fajnymi proporcjami, a mam wrażenie, jakby na tym zdjęciu przez to ujęcie, jak ona się złapała, to jej taki duży biceps wyszedł. I oczywiście nie ma nic złego w dużym bicepsie, ale to nie wygląda... No wiecie, o co mi chodzi. Nie w modelingu. Głupio jest mi cały czas mówić modeling, modelka, bla, bla, bla. No ale to jest program modelingowy, więc niestety nie da się ominąć tych słów. But it's not sharp. Like those, like it's too much. Co tu za afera się dzieje? Cześć. Cześć, co tam? I want to have like this kind of kind of your hair, little bit more slick to back. But why? Natural, because here it's like this. You don't like it? This, I don't feel my best, to be honest. Like this, because my hair is too much. I have been waiting for a metamorphose, like too many. Zaskoczona jestem bardzo podejściem jego. Gdyby taka sytuacja się wydarzyła na pokazie albo na sesji zdjęciowej, że w taki sposób podchodzicie do fryzjerki, no to jest duża szansa, żeby was wywalili ze zlecenia. Ja widziałam to wielokrotnie, że wywalali po prostu za takie zachowanie. No chyba, że jesteście osobą, z którą już ten projektant pracował wielokrotnie, albo macie status gwiazdy. A tak, no to można się spytać na przykład, czy mogłabyś na przykład inaczej zaczesać mi ogonek, bo do mojego kształtu twarzy pasuje, jak mam troszeczkę wyżej ten ogonek niż niżej. Można się zawsze spytać, ale takie mówienie, że nie i że ja chciałbym coś tam, takie... Bardzo to jest demanding i no zaskoczyło mnie tutaj trochę jego podejście. Oczywiście nie wiem, na ile to było poprzycinane w taki sposób, żeby dramatycznie wyglądało. Być może ta komunikacja była bardziej sympatyczna, a nam tego nie pokazali, ale wygląda to źle. Don't you think that the team will know what's the best for you? I wish to have that, I wish to have this, you know, just like it's very like difficult at the shooting, because if that would be just one person, you, that would be a disaster. You know this, yes? But I'm asking you, let me ask you, how do you think, how do you see your When I'm gonna see you there with your outfit, I will tell you. If it's gonna be wrong, I will correct Man, it. You challenged me. Bardzo jestem zaskoczona naprawdę takim podejściem. I to, co powiedział Dawid, że ekipa zawsze wie, co jest najlepsze, powiem wam szczerze, z mojego doświadczenia, nie. Często się zdarza, że ekipa nie wie, co jest najlepsze, ale trzeba znaleźć trochę lepszy poziom komunikacji. Na przykład jak ja pracowałam w Azji, to zawsze mi chrzanili linię eyelinerem. Ja mam opadające kąciki oczu i mi przeciągali kreskę tak bardziej w dół i po prostu wyglądało to tragicznie na moich oczach. Dodatkowo często obrysowywali mi usta do środka, czyli robili moje usta jeszcze mniejsze i w zły sposób podkreślali moje policzki. Tak jak ja sobie bronzer daję tutaj, to mi dawali tutaj, przez co wyglądałam, jakbym miała pućkę taką okrągłą na maksa. I często pytałam się makijażystek, czy na przykład mogło mi zrobić inaczej eyeliner, żeby wyciągnąć trochę do góry.
I bardzo często te makijażystki szły na ugodę. Więc ja bym powiedziała, że bardzo często zdarza się, że makijażyści niestety nie wiedzą, co robią, albo fryzjerzy. I nie mówię, że wszyscy. Akurat większość makijażystów w Europie naprawdę przepiękna robiła mi makijaże. W Azji też bardzo dużo, ale wielokrotnie zdarzało się tak, że lepiej wyglądałam bez makijażu niż w makijażu. Pod koniec dnia, nie mówi się tak po polsku, ale pozwólcie, że powiem, pod koniec dnia nie my jesteśmy najważniejsi, tylko zamysł sesji. Tutaj oczywiście jest program telewizyjny, więc ja wiem, że on chce wypaść dobrze, ale nie pomaga sobie, zachowując się w taki sposób i pokazuje taki bardzo zły attitude, który wydaje mi się, że jurorzy wspomną o tym na panelu jurorskim. Hey. Yes, we will. That's the program. This hairstyle is my signature style for this period of my life. If something to change my signature style, I think it needs to be done very carefully. Nie zgadzam się totalnie z tym, co powiedział. To, że to jest jakieś twoje signature sign, a co jeżeli klient będzie miał inną wizję na ciebie podczas jakiejś sesji zdjęciowej? To co, nie zgodzisz się na to, żeby ułożyli ci włosy w inny sposób? Bo tutaj, z tego co ja zrozumiałam, nie chodziło o żadne przycinanie. Bo gdyby chodziło o obcięcie włosów, to jest zupełnie inna kwestia, bo jeżeli uważacie, że to jest właśnie wasz styl, to może wam później to przeszkodzić w zdobywaniu innych zleceń. Ale to było tylko układanie włosów. Nie rozumiem tego totalnie. Pierwsza sesja. Ja się czułem dosyć pewnie, ponieważ lubię zdjęcia i lubię ten taki dynamizm, w szczególności praca z Marcinem Tyszką. To było takie moje marzenie do spełnienia, by... Ale mu dużo dali rozjaśniacza. O kurczę. Fajny dostał strój, taki zebry. Ciekawa jestem tych zdjęć, naprawdę. Mieć właśnie z nim zdjęcia. Piotrek, pamiętaj, jak jesteś naprzeciwko, dajesz, super. Ale czy on nie ma jakiegoś innego makijażu niż reszta uczestników? Mam wrażenie, że on ma zdecydowanie więcej rozjaśniacza. Nie wiem, czy jemu specjalnie dali tyle. Daj znać, Piotrek, czy dołożyłeś sobie rozjaśniacz sam? Zastanawiam się nad tym bardzo mocno i powiem wam też, że po kryjomu większość modelek czasami poprawia makijaż. Ja też kilkukrotnie to zrobiłam, tak żeby nikt się nie skapnął, ale no mówię wam, czasami tak mi zepsuli kreska eyelinerem, że po prostu to była masakra. Albo nałożyli mi zły kolor podkładu, gdzie po prostu wyglądałam tak tragicznie, że bałam się, że po prostu ktoś to zobaczy i nie będzie chciał mnie zabukować do następnej pracy. Wiem, że to może mało profesjonalne, ale tak się często dzieje. Nie każdy tak robi, ale widziałam to wielokrotnie, więc dawaj, daj znać, czy tutaj coś dołożyłeś, bo makijaż wygląda zupełnie inaczej niż u innych uczestników. Nice. Piotr move really, really well. Great shapes. I think every single shot actually looked good. Mało nam przebitek jego pokazali. Chciałabym zobaczyć więcej, bo on dużo proponował, a te przebitki, które pokazali, to były zrobione pod takim trochę dziwnym kątem. Jako artysta uwielbiam poznawać swoje nowe twarze. Jestem queerowym Romem, więc absolutnie jestem osobą charakterną. Więc na pewno w swojej kreacji z niczym nie przystopuję. The way you move your body is working really well. Bardzo chcę zostać w domu modeli, bo... Ale super jest usłyszeć coś takiego właśnie, że super sobie radzicie na sesji i wtedy zaczyna się pracować nawet jeszcze lepiej, bo jest się pewnym siebie i tego, co się robi. No ale to brawo w takim razie, Piotrek. Mega fajnie, że tak cię dobrze oceniają. Ja nie mogę się doczekać, aż zobaczymy efekt końcowy. I też z tym rozświetlaczem, na niektórych ujęciach tego rozświetlacza jest mniej, na innych więcej. Więc ja już sama nie wiem, jak to było z tym makijażem. Wiem, jak moja postać może mieć ogromny wpływ na wielu ludzi, jeśli czują, że są inni, troszeczkę po prostu wyróżniając się z tłumu. Chcę im po prostu pokazać to, że da się i że mogą być pewni siebie. No i super. Tak jak wam mówiłam, ja jestem jego strasznie, strasznie ciekawa. Ale dalej się zastanawiam, jak ze wzrostem i ostatnio, jak go widzieliśmy, Piotrka, to miał spodnie z niskim stanem i tak wam mówiłam, że jakby to jest jego styl, co nie? Ale tak w modelingu po prostu nie byłam pewna, jak z proporcjami, bo wiadomo, że jak zakładamy różne ubrania, to troszeczkę inaczej nasze proporcje wyglądają. No i teraz znowu dostaliśmy spodnie z niskim stanem. Więc dalej się zastanawiam, czy on ma odpowiedni wzrost, czy nie. No właśnie. Hubert, ty ciągle stoisz jak kłoda, więc musisz... Ale Hubert dostał rękawiczki jeszcze z zebry. Ej, fajna sesja. Bardzo lubię takie kreatywne. Dziwna jest na maksa. Coś zmieniać.
Jesteś przystojny facet, ale to nie wystarczy. To będzie bardzo trudne dla początkującego modela. Praca z dłońmi jest bardzo ciężka, żeby te palce wyglądały dobrze na zdjęciu. Zobaczcie, jak dziwnie to wygląda, co nie? Trzeba wiedzieć, jak ładnie ułożyć, żeby się układały, ale gdybym ja dostała rękawiczki, to bym na pewno pograła z dłońmi i bym tutaj jakieś pozy robiła z tymi dłońmi, gdzie się układała, żeby to było takie, wiecie, wykorzystałabym i polecam Wam, jak będziecie na sesjach zdjęciowych, wykorzystujcie rekwizyty, akcesoria, które dostajecie, jak macie kolczyki, to na niektórych ujęciach można złapać te kolczyki, albo jak macie rozpuszczone włosy, to podrzućcie te włosy, zagrajcie z nimi. Wykorzystujcie to, co macie do ogrania i co takiego specjalnego albo wyjątkowego dostajecie na sesji. Musi być jakiś ruch, dobra? No był taki, kurczę, no stres, no. Wiem, że jak bardzo jestem mało doświadczony w tym wszystkim. I teraz boksujesz do mnie, mocno, ale podskok, podskok, udajesz! Energia, nie tak, nie mocno, jakby... Tak się nie boksuje. Na tej platformie jest ciężko, ja chodzę na boks, znaczy teraz ostatnio dopiero wróciłam, ale trzeba z biodra wyprowadzić i wtedy całe ciało się obkręca i tak, a nie tak, więc... No ale jak ktoś nie boksuje, no to nie wie. Czujesz to mocno. Co ty, muchy strzelasz, Kuber. Czy chcesz się bić, no? Do mnie, raz, dwa, trzy! W takim krótkim czasie może się jakby tyle wydarzyć i tyle zmienić i jeszcze dosłownie, no, półtorej tygodnia temu tak naprawdę... Jeździłem sobie paleciakiem po magazynie, czy tam, nie wiem, pomagałem jeszcze niedawno malować jakieś ściany, jakieś kłaść płytki, panele. No, a teraz właśnie, no, siedzę tutaj, kamera, wszystko przed, no, największymi nazwiskami stoję i muszę, no, sobie jakoś poradzić. Ale dlaczego od niektórych modeli nie wymagają tutaj podczas tej sesji dużych poz, tylko proste pozy, a od niektórych wymagają bardzo skomplikowane? No bo znowu, przy pierwszej sesji to byli zachwyceni tą dziewczyną, która miała proste pozy. A tutaj proste pozy już są niewystarczające. Myślę, że to nie jest takie po prostu tak bardzo proste, żeby do tego przyzwyczaić, bo jakby dosłownie to tak na wstryknięcie to się tak dosłownie przestawiło nagle wszystko, że może mi się to jeszcze tak nie przestawiło do końca w głowie. I po prostu liczę na to i też wiem, że po prostu z czasem to po prostu będzie właśnie lepiej. Na pewno będzie lepiej, jeżeli będziesz chciał w tym działać. Generalnie to normalnie w modelingu wygląda to tak, że pierwsze testy są bardzo proste, bardzo takie naturalne, sensualne, więc to jest pewnego rodzaju taka rozgrzewka, że dopiero te takie trudne sesje zazwyczaj robi się już po kilkunastu sesjach zdjęciowych, kiedy mamy większą świadomość ciała, kiedy wiemy, jak pozować, jak kontrolować nasze ruchy i kiedy wiemy, w jaki sposób dobrze wyglądać na zdjęciach. Więc tutaj po prostu... Top model to jest zachwiane, bo oni wrzucają ich wszystkich w bardzo trudne sytuacje, zamiast na przykład iść, tak wiecie, liniowo do góry, że najłatwiejsze sesje, potem trochę trudniejsze. No znowu shock value, trochę szkoda, a z drugiej strony fajnie się to ogląda w telewizji. No jakby wiem, że muszę właśnie popracować, jakby tutaj nad takim swoim brakiem właśnie tutaj pewności siebie. Mateusz i teraz. A co z tym uśmiechem, czekajcie? O, jestem zaskoczona, słuchajcie. Nie wiem do końca, czy to mi się podoba. Też zdjęcia są robione, to już zauważyłam wcześniej, troszeczkę z niższego pułapu. Są robione jakby od dołu i jak się trzyma tak twarz, to ona znika. Więc dziewczyny na przykład patrzyły tak i wtedy była twarz tak jakby na wprost aparatu, a tutaj ta jego twarz zniknęła i zobaczcie... Ja nie jestem przekonana do tego zdjęcia. Pomimo tego, że on pięknie wyszedł i jest mega przystojny, to nie mój vibe jednak. Teraz, milimetr do tyłu troszkę, bo wystają buty. Teraz, start. I powiem ci kiedy... No kurczę, fajne pozy proponuję, ale nie wiem, czy mi się podoba efekt końcowy. Ale fajne tło, uwielbiam panterkę. Czy tam leoparda, cokolwiek to jest. Julia, i teraz. O Jezu. No, nie wyglądają te zdjęcia wcale jakoś dobrze, zobaczcie. No, w porównaniu do tego, jak wyglądała ona na zdjęciach w programie Top Model, to ciekawa jestem, jak były podrasowane te zdjęcia na castingu, albo jak po prostu, co teraz się stało? Może po prostu ciężko jej było złapać równowagę, ale nie są to zdecydowanie moje ulubione zdjęcia. Teraz! O Jezu, jaka ona jest piękna! Ale ona wystarczy, że stoi. O! Ciekawa poza. Nie, fajnej i zdrowej rywalizacji. No jednak gdzieś w tej piłce siedzę 13 lat. Ta rywalizacja jednak
tym sporcie jest, od tego się jakby nie da uciec. Dajesz, mocno! To był... A on, zobaczcie, jak pięknie wygląda na zdjęciu. Jak posąg trochę, co? Jakby reklamował trochę garnitur albo jakiś zegarek. Nie wiem właśnie, czy u niego też będzie jakiś zarzut, że za mało ruchu wprowadza w zdjęcia, ale jak dla mnie to zdjęcie jest piękne. Bardzo mi się podoba. To było super zdjęcie, serio! Zawsze daję z siebie 100%. Chcę być dla siebie takim rzeźnikiem, żeby móc cały czas robić progres. Dajesz, próbuj! Jeszcze raz, za chwilę. Sesja była jak ważny egzamin. No na pewno każdy gdzieś tam ma mieszane uczucia i każdy się stresuje, bo to jest taki... A to wyglądało bardzo ładnie, jak ona tak zapozowała z dłońmi, zobaczcie. No to ładne. O wiele ładniejsze niż to, jakie przebitki nam dali z te zdjęcia. Bo to jest taki pierwszy ważny panel, kto zostaje, kto odchodzi. Dobra, Sara, fajnie. Ojeju, jak pięknie. Ale piękne to tło. Ona też wygląda pięknie, ale mam takie wrażenie, że jest cały czas ta sama mina. Cały czas. I słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle, bo ta mina wygląda pięknie. Ale chciałabym zobaczyć jakąś inną ekspresję u niej, ale przepięknie wyszła. I love her. I think she's amazing. Dobra, Tymek. I mocne nogi. Stoisz. O, kurczę. Fajny strój. Nie wiem, o co chodzi, ale on ma twarz normalnie stworzoną do modelingu, ale nie wygląda jak model dla mnie na zdjęciach. Być może właśnie ta świadomość ciała i być może mimika. Tutaj tak trochę jakby coś jakiego zrobił. Nie wiem, o co chodzi, to samo czułam właśnie na pokazie. Good looking boy, amazing body. Dobra, Maja, krok do przodu, wow. Na pewno. Patrzysz, stop, super. Ojeju, piękna. Ojeju, jestem fanką. Mogę autograf? Przepiękna dziewczyna. Jakie ładne zdjęcie, przycięte buty znowu, ale piękne zdjęcie. Super. She is focus. Wow. Super, tylko niżej broda. Skupiam się tak na maksa, daję z siebie 100%, no i wtedy wychodzi. No ja trenując, jeżdżąc na zawody, ja idę, ja się wyłączam. Tak naprawdę rzadko kiedy z kimś rozmawiam, bo jestem wtedy tylko ja sama i skocznia i robię swoje. Robię to, co najlepiej potrafię, patrzę tylko na siebie, ja mam w głowie to, co mam zrobić i sięgam po swoje. O Jezu, jakie piękne zdjęcie. To jest chyba moje ulubione zdjęcie z całej tej sesji. Ale też w ogóle jaka determinacja u niej. To chyba tego sport też uczy, prawda? Takiej dyscypliny, mobilizacji i skupienia na celu. Pięknie, no naprawdę, tak jak mówiłam, trochę się śmiałam, ale jestem fanką. Pracuję na to, żeby być jak najlepszą wersją siebie. Uwaga, Ben Hur i teraz, this is very strange. This is very strange movement. Just trying to... To jest very strange, dlatego że on pokazywał tą ręką tak. Gdyby pokazał na przykład tak, albo tą ręką tak, pod kątem, to mogłoby wyglądać jeszcze zupełnie inaczej. To trzeba właśnie uważać, trzeba zrozumieć perspektywę i co dobrze wygląda w konkretnym ujęciu w kamerze. Change your poses, just do natural poses. Change with your feet, move quickly. No to ciekawe, bo innym uczestnikom mówili, żeby robili większe pozy, żeby nie były naturalne, na przykład próbuj boksu i tak dalej, a tutaj jemu mówią, jest zarzut, że on próbuje jakieś duże pozy zrobić i coś od siebie. Tak właśnie to jest trochę ustawiane w programie Top Model, prawda, że to co jest zarzutem dla... to co jest chwalone u jednej osoby jest zarzutem dla innej osoby. A i teraz, patrzysz. Pięknie. No... Jest tutaj kilka takich zdjęć podczas tej sesji, że nie macie wrażenia, że to wygląda jak zdjęcie z magazynu, jak z jakiegoś edytorialu. I on jest taki, no jak to Joanna mówi, hypnotizing, że po prostu przepiękne zdjęcie, no aż przyjemnie się patrzy tak całościowo. I nawet butów nie przycięli, zobaczcie. Change the poses now. The body didn't move as I wanted to, it's very stiff, very rigid. Facially, he's got a great face. Yes, but amazing. Connecting at all wasn't working. I totalnie nie rozumiem, skąd ta narracja się wzięła. Pewnie musiał dostać trochę krytyki, dlatego że zaczął pokazywać humorki na sesji. Gdyby nie te komentarze a propos włosów, to jest moja teoria tylko, ale mam wrażenie, że gdyby on na przykład był nieśmiały, gdyby mówił, że czuje się niepewny siebie, że...
Wiecie, co mam na myśli, to na pewno by dostał tylko pochwały po tej sesji zdjęciowej. A że pokazał attitude, no i był trochę niegrzeczny a propos tych włosów, to po prostu chcą mu dać lekcję. Teraz. Dobra, mocny jeden krok może być po prostu. Ben-Hur, tries walking. Dobrze i now. Ben-Hur ma w sobie coś takiego, jakby nie chciał wcale stać na zdjęciach, jakby nie chciał pracować. Just walk, walk. Turning made me distracted. I started to be stressed and I thought I did bad, even though I was sure of myself while posing. Yeah, there was a moment that I doubted myself. Wcale się nie dziwię, że zaczął wątpić w samego siebie, dlatego że dostawał bardzo negatywne komentarze. Tutaj przynajmniej już nie wyzywają uczestników, to już nie te sezony, ale coś takiego zdecydowanie podcina skrzydła, jak słyszycie, że no nie ruszał się w taki sposób, jak chciałem, no nie było to najlepsze. Nie o to mi chodziło i tak dalej, więc wcale mnie to nie dziwi. Przejmuję się wszystkim dookoła, a nie... Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi, bo mi się to podoba. Dajcie znać, co wy sądzicie o jego zdjęciach. Jestem absolutnie zaskoczona. Sytuacją tu i teraz. W danym momencie, w odpowiednim czasie nie dał, nie zalśnił. Raz, dwa, trzy. Dobrze, dużo. No ładnie wychodzi na zdjęciach. Ale ja tak się zastanawiam. Oczy piękne, patrzą do mnie. Super, uwaga. Można być grubym i pięknym, można. I wiadomo, że tak, kurczę, każdy może być piękny w różnych rozmiarach, w różnym wzroście, różne kolory włosów. Zresztą nie ma jednej definicji piękna, bo każdy z nas ma swoją własną definicję piękna. Ja taka jestem po prostu. Pojawiło mi się w głowie milion pomysłów. Fajnie pozuje. Tylko tak bardzo komercyjnie ją wrzucili do tego tła, to takie bardzo komercyjne. Ja bym ją chciała zobaczyć w takiej sesji bardziej takiej classy, żeby zobaczyć troszeczkę inne wydanie, bo takie mam wrażenie, że to są takie trochę zdjęcia instagramowe. Jak ja mogę się tam powyginać, co ja tam mogę zrobić, no i bawiłam się świetnie. I teraz... Bo, czekajcie, bo tutaj się skończyła wypowiedź, najważniejsze, że ona się bardzo dobrze bawiła. Też chciałam podkreślić, że pozy ma bardzo fajne i moim zdaniem super się wyginała, zaproponowała różne opcje, ale dajcie znać, co sądzicie, widzicie? Bardzo ładnie wyszła. Bardzo ładnie, ale czy to jest właśnie takie zdjęcie, które ja bym zobaczyła w jakimś magazynie modowym? Wydaje mi się, że coś, co mi tutaj nie pasuje, to estetycznie ta sukienka wygląda moim zdaniem na taką dosyć tanią. Może nie była tania, Boże, nie powinnam tak mówić, ale wydaje mi się to takie bardzo plastikowe, a na przykład jak było to tło takie z różami, takimi pudrowymi, to bardziej tak klasycznie to wyglądało, więc tutaj może być kwestia tego wzoru i tym się sugeruje, no bo jej twarz, ciało bardzo fajnie wyszło, super się ustawiła, i ma bardzo fajny kontakt z kamerą. Pojawiło mi się w głowie milion pomysłów, jak ja mogę się tam powyginać, co ja tam mogę zrobić, no i bawiłam się świetnie. I teraz idziesz raz. Uwaga, oj, coś... Ojej. Żyję. Jest okej, żyjesz? Dobra. I Ola, ty się przejmuj. Pracujesz. Miałam problem ze spodniami, które były bardzo długie i za każdym razem, jak robiłam krok, to wplątywały mi się w te buty. W takiej sytuacji, gdybym ja była, to ja bym powiedziała fotografowi, nie mogę niestety wykonać tego kroku, dlatego że spodnie są za długie i się po prostu potykam. I zaproponowałabym dwie opcje, że albo troszeczkę podwiniemy te spodnie, na przykład na szpilki, tego nie będzie widać na zdjęciu, albo zaproponowałabym, że bardzo często zdjęcia, gdzie modelki są w ruchu, to tak naprawdę stoją w miejscu, tylko podnoszą jedną nogę jakby, że wiecie, że stoją i robią tak i pach. I zaproponowałabym coś takiego i uwierzcie, że najczęściej to wygląda tak, jakbyście naprawdę byli w ruchu. Uwaga, coś nie tak było! O, jest the shoes tight. Wstawałam, chciałam to zrobić dalej, to w kółko było takie zapętlenie, że cały czas mi nie wychodziło. Teraz, raz! Dobra, stop! Cały... To jest zbyt niebezpieczne, żeby robić... ja widziałam te spodnie, one są naprawdę bardzo długie. Bardzo łatwo można się potknąć, można sobie zrobić krzywdę. Tutaj w tym momencie ktoś z produkcji powinien właśnie zaproponować jakieś wyjście albo zatrzymać to cholerne koło, bo i tak tego na zdjęciu nie widać. Ciało mi się trzęsie i straciłam czucie i w mięśniach, w całych nogach. No ale dobra, no musimy wystać, bo nie mamy tego zdjęcia. No i jak to można porównać na przykład... Jak trudne jest to wyzwanie dla niej, kiedy ma za długie spodnie i potyka się, pomimo tego, że ona jest chyba najwyższą dziewczyną, nie wiem jak znaleźli tak długie spodnie,
do tego, jak na przykład dziewczyny pozowały w krótkich sukienkach, gdzie w ogóle nic im się nie plątało pomiędzy nogami. Albo w ogóle do panów w jakimś łatwym outficie i płaskich butach. Tutaj jest taki rozstrzał, jeżeli chodzi o trudność, że to jest po prostu niesprawiedliwe. I stoisz do mnie. No, złap sobie balans jakiś, stop. Strasznie dużo stresu miałam w sobie. Wydaje mi się, że to była bardziej walka psychiczna niż fizyczna. No tutaj jak już tyle razy się potknęła, przewróciła się, straciła tę pewność siebie, nie dziwię się, że straciła taką, no... Kurczę, jak się człowiek zestresuje, to ciężko jest później się podnieść. Mam nadzieję, że się podniesie, bo nawet tutaj na tej przebitce pięknie wygląda. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. I ten wzór, mam takie wrażenie, że na niej trochę lepiej wygląda. Więc nawet to ubranie na pewno lepiej by jej się trochę udało ograć. I dwa! Coś... No nie, dobra, słuchajcie, coś nie da rady. A to może zaproponować siedzące zdjęcie. Nie wiem, czy jurorzy by to zaakceptowali, ale zaproponować, że na przykład właśnie wyciągnięte nogi, żeby było widać ten outfit, tak usiąść z boku jakby, żeby pokazać cały strój. Może coś takiego by po prostu wyszło. Chciałam odpuścić. Mogę spróbować bez butów, czy nie? No bez butów, no to trochę dziwnie, no. Czekaj. Dobra, ale wiecie co, może zdejmij buty, bo nie utrzyma. Dobra, siadaj, zdejmij buty. Jeżeli tych butów i tak nie widać, to kto wpadł na taki głupi pomysł, żeby dać jej takie szpilki, które ledwo co trzymają za kostkę? Mogliby jej dać, jeżeli potrzebują, żeby była wyższa, dać jej po prostu buty na koturnie. Albo kozaki, gdzie jest po prostu cała noga usztywniona, w sensie kostka. Tutaj po prostu wszystko robią nie tak, jak się robi na sesji. Na sesji się stara uzyskać jak najlepszy efekt, jak najmniejszym nakładem, w sensie w najłatwiejszy sposób. Nie utrudnia się, tylko wręcz odwrotnie, ułatwia się wszystko. Żal był duży do samej siebie, ponieważ jakby odpuściłam, bo nie była to dla mnie sytuacja najgorsza w życiu, żebym faktycznie już się poddała. I nie wiem, dlaczego tak się stało. Ale pięknie wygląda. Dobra, widać, że te spodnie są za długie. Więc rzeczywiście na tych szpilkach to zdecydowanie lepiej wyglądało. Ale mogli jej dać po prostu stabilne buty, bo zobaczcie, jak ta dziewczyna pięknie wygląda. I nawet ten outfit nie wygląda tandetnie, moim zdaniem, w tym kroju. I z nią. Ona takiej trochę szlachetności dodaje po prostu temu strojowi. No, ale widać. Powinni po prostu inne buty dobrać. Jakiś impuls taki, że... że emocje po prostu poszły. Ada, don't be upset. You looked amazing. But it's like you need to control the heels. You need to... Tak, no dobra, musi skontrolować buty, ale na jakiejś platformie kręcącej się... To dajcie wszystkim uczestniczkom takie same buty i takie same spodnie i wtedy zobaczymy, kto sobie poradzi, a kto sobie nie poradzi, bo to jest... Jak nie pracowaliście nigdy w takich warunkach, to może wam się to wydawać być śmieszne, ale to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. I widzieliście, jaka tam była cieniutka szpilka? Na kręcącej się platformie, gdzie w ogóle tego ruchu nie widać. Po co? Control it. Your body. Żeby mieć kontrolę nad swoim ciałem, bo to ciało jest narzędziem do pracy. To jest podstawowa sprawa dla modelki. No wiadomo, że tak, ale my zazwyczaj nie kręcimy się na platformie bez sensu. Jak jest sens, no to wtedy trochę co innego, ale też zazwyczaj możemy potrenować. Jestem zła i to mocno. I się zawiodłam i na sobie, i no i ogólnie myślałam, że będzie, że pójdzie mi lepiej. Biedna. Nie wiem, czy oglądasz moje odcinki, czy nie oglądasz. Moim zdaniem specjalnie Cię postawili w takiej sytuacji, żebyś miała bardzo trudne zadanie. Widziałam ubrania innych uczestniczek, miały zdecydowanie łatwiejsze zadanie. Mam nadzieję, że po prostu, wiesz, nie zachwiało to jakiejś tam pewności siebie, a na tym zdjęciu, które zrobiłaś na końcu, po prostu wyglądasz przepięknie. Widać, że nie ma tych butów, ale piękna poza i jesteś po prostu śliczna. Dobrze, ja się zaczęłam już stresować. Później po prostu już mi nogi drętwiały, co nie. No i nie potrafiłam się opanować. Jestem tak zła, że jutro będę ze sobą zagrożona. Błagam, tylko nikt do mnie nie podchodzi. Na wywiady pewnie, tak? Żeby nikt nie podchodził do niej.
nigdy nie wiadomo, czy kto będzie zagrożony, zazwyczaj z jakichś dram, a że jej poświęcili tutaj dużo czasu w odcinku, to może będzie zagrożona, ale ja mam kilku innych kandydatów albo kandydatek do zagrożenia. Dobra, obwieszczę, dobra? Co? Obwieszczę to. Znaczy, nie, tak, nie, prośba, nie gadaj się do Ady. A druga rzecz, to Marcin Tyszka powiedział jej takie poddymiające słowa. Prawdziwa modelka tak się nie zachowuje. To by po prostu przykra sytuacja, tak? Miło się zachowała, że wspiera swoją koleżankę. Bo wiecie co, wiadomo, że na secie trzeba być profesjonalnym i tak dalej, ale ona skończyła swoją pracę, zeszła z setu i wcale się nie dziwię, że jej nerwy puściły. I też poszła się schować, żeby te emocje rozładować w ciszy. Naprawdę piękne zachowanie jej koleżanki. Mam sobie to jakoś poukładać w głowie i wyjaśnić. Jestem ciekawa, kogo to będzie dzisiaj ostatni dzień w domu i czy to będzie mój. Nie, nie sądzę. Jak myślisz? Nie. No, ja jestem pewna, że będę zagrożona. 100%. Nie, nie wolno się poddać, czy jest for the plot. Życie trzeba przeżyć dla historii, tak naprawdę. Choćby były mega czarne. Nie wiem, jakby ja się zastanawiam, co mi siadło na psychę, że w tamtym momencie się w jednej sekundzie poddałam. Ale, a tak jakby przez całe życie ani razu. To jakby... No, ale to też była taka sytuacja, że się przewracałaś na tym kole. Ja bym się bała, że sobie nogi połamie. Jestem jakby ciekawa, dlaczego jakby... Czy to jest taka tak naprawdę pierdła, jeśli chodzi o moje życie. I nie rozumiem, czemu akurat w takim momencie, jakby what the f***. Cieszy mnie to, że uczestnicy mają komu się wygadać i wydaje się, że, no czy to chyba zawsze mówiłam, a potem jakieś dramy wynikały, ale póki co to grupa wydaje się być taka całkiem wspierająca i zwarta. Dzisiaj 4 osoby odpadną. 4 osoby, czyli to będzie 6 osób w jednym odcinku? Czekajcie, bo ja mam tutaj ściągnięty odcinek, który się kończy za 6 minut. To jakim cudem oni chcą jeszcze panel tutaj zmieścić? Co? Zobaczmy, dla kogo to była zbyt głęboka woda. Tam była taka wstawka z Love Story, ale przewinęłam to. Jak chcecie obejrzeć cały odcinek, to zapraszam do linku, który znajduje się w opisie, bo nie chce mi się tego tematu romansu, którego tak naprawdę nie ma, przynajmniej z jednej strony, rozciągać. Ceniają was Master of Fashion Show, Kasia Sokołowska, Best Photographer, Marcin Tyszka, modowy top designer, Dawid Woliński oraz gość specjalny, boss super międzynarodowej agencji modelingowej, Jan Bruce. Bardzo lubię, jak zapraszają takich gości do jury, bardzo profesjonalnych, którzy naprawdę znają branżę. Kochani, słuchajcie, ja dzisiaj będę, od dzisiaj, będę waszym powiernikiem tutaj na backstage'u. Co za para! Co para za para! By była. Ale jej pięknie jest w tej czerwonej pomadce, zobaczcie. Ślicznie wygląda, co? Oboje super sobie poradzili, przepuściłabym i ją, i jego. Jakbym miała wybierać, nie chcę wybierać, bo według mnie oboje super, super, super fajna robota. Dobrze wyglądają bardzo. No mi się podoba, Grzesiu, i ty mi się tutaj na tym zdjęciu podobasz. No i jest... A na żywo mniej? Się podoba? A na żywo mniej? Nie, mi się bardziej to podoba. Ale beznadziejne zachowanie jurorów, już nie podpuszczajcie. Alright, well let's see what John thinks. Greg, you walking into this room today, your walk's already improved, so... I hope you've taken a bit of advice. I'm trying. Claudia, you look the full package already. I'm excited to watch all the seasons just to see, you know, how well you do. Grzegorz, jak stanąłeś, to wyglądałeś jak zagubiony puciuś. Claudia, nie zgadzam się z twoim gdy weszła na plan, była dziedziczką fortuny jakiejś włoskiej i na każdym zdjęciu wyglądała super. A Grześ musi dać więcej Don't od siebie. Tam chyba chodziło też o to, że u niej każde ujęcie wyglądało super, a u niego, z tego co nam pokazali, było sporo złych ujęć. No i trafiło się to jedno dobre, tak ja to rozumiem przynajmniej. It's an easy yes for both of you. Mi sprawiliście wczoraj... Tak samo jak ja uważam. ...tą pracą dużo radości. Dla mnie dzisiaj safe. Claudia, jesteś bezpieczna. Grzegorz, dzisiaj też. Dziękuję. Dla mnie Claudia, tak? Kochani, jesteście oboje safe. Nie odpadniecie dzisiaj. Gratulacje, super zdjęcia. Dzięki. Cieszę się, że oboje przeszli. Sara i Tymek. No to Sara zdecydowanie lepiej wyszła niż Tymek. Ja bym Sarę przepuściła dalej. Tymek, no ty jesteś taka zagadka, wiesz? A to chyba o
okej, okay, co? No okej, okay, nie okej, okay, bo wiesz, bo nigdy nie wiem, czego się po tobie spodziewać. Trzeba być też przewidywalnym w pracy, że nie tylko będzie miło i fajnie, ale dowieziesz efekt. Z kolei Sara, piękna twarz, na tym się koncentruje. Jesteś przepiękną dziewczyną, zrobiliśmy super zdjęcie, ale to był przypadek. Tymek, możesz... Ale szkoda, że nie rozwinął myśli, dlaczego to był przypadek. Ja uważam, że ona ma jedną i tę samą minę na wszystkich zdjęciach od castingu, bo ją też zapamiętałam, już teraz sobie przypomniałam, kto to był. No i chciałabym zobaczyć też coś innego, bo wydaje mi się, że może sobie nie poradzić w innych sesjach, ale na tym zdjęciu przepięknie wyszła. Pracować dla bardzo wielu klientów, tylko musisz się oduczyć takich swoich manier. Jestem sexy and I know it. No. John, who's safe? Okay, Timmy, you're a stylish guy. You're safe for me. Sara, you do prove to everyone that there is more inside of you, that there is more to give. For that reason, you're safe. Tymek wywiązał się ze swojej pracy i na tym etapie jest bezpieczny. Sara, dla mnie jesteś bezpieczna. Jesteś bezpieczna? Sara, no takie zdjęcie zrobić to naprawdę, jakbym mogła ci powiedzieć, że jesteś zagrożona. Piękny, jesteś safe. Tymek, zobaczymy się później. Dzięki. Dziękuję. Też bym taką decyzję podjęła. Ja. Ola i Ada. Mam wrażenie, że było zdjęcie lepsze Oli. Zobaczcie, jaką widać bardzo dużą dysproporcję w chyba wzroście, chyba że takie kadrowanie zrobili. Oni tak kadrują po prostu jak leci, że ja nie wiem czasami, jakie są proporcje i tak dalej. Ja tutaj jestem zdecydowanie za, zapomniałam imion, za dziewczyną po lewej stronie. Pomimo historii z butami i tak dalej, ona wygląda tak trochę bardziej posągowo, pomimo tego, że obie są przepięknymi dziewczynami, to jednak po lewej, jak patrzę, to widzę modelkę po prostu. No widzę tak, taka posągowa, długa. Pomimo tego, że dziewczyna po prawej, przepraszam, nauczę się imion, ale dopiero w tym odcinku się dowiedziałam, kto wchodzi do domu, więc to jest pierwszy odcinek taki zapoznawczy. Dziewczyna po prawej, bardzo fajne zdjęcia, bardzo fajne pozy, ale nie mój typ, powiedzmy. Natomiast będę z ciekawością śledzić kolejne sesje zdjęciowe, jeżeli oczywiście zostanie, a wydaje mi się, że zostanie w domu. Ada, you... So unfortunately only at the end you got your picture. That's what I mainly saw from it. Ola, you're confident, you know your body and you're fun. I want to be your friend. Let's do this. No właśnie, chcę być twoim kumplem, ale... Szkoda, że nie powiedział na przykład, że chciałby z nią pracować, bo to też troszeczkę inne rzeczy. Queen, queen. Na to czekałem. Olu, zdjęcie jest świetne, bo jesteś świetna. Drugie zdjęcie również mi się podoba, ale praca była trudna. No to... To rozumiem, to jest absolutnie zrozumiały argument. Tak samo jak na przykład zrobiłoby się cudowne zdjęcie, ale dopiero przy... setnym ujęciu, no to też będzie oznaczało, że będzie to trudna praca z modelką i nie wszystkim klientom przypadnie to do gustu. Trzeba pracować tak, żeby od początku mieć jak najwięcej ujęć i żeby cała praca po prostu przebiegała w dobry sposób, jeżeli się uda oczywiście. Musisz się obudzić, jeżeli zmarnujesz te super warunki, to będzie tylko twoja wina. No oczywiście, że tak. Czas na decyzję, Jan. Ada, for me you're safe. Ola, Jan, you're 100% safe. Ola safe. Dla niego to wszyscy są safe, co? Chyba jeszcze ani jednej osobie nie powiedział, że nie jest safe. Ola, o ciebie jestem spokojna, więc moje safe dzisiaj dla Ady. Dla mnie Ola jest bezpieczna. Ola, safe. Ada, zobaczymy się później. Dlaczego tutaj się pojawiają napisy końcowe? Czy to jest koniec odcinka? Ej, ale w ogóle zobaczcie, jak Ola pięknie wygląda w tym outficie, który ona założyła. Wiadomo, że tego na sesji to ona nie wybierała, ale tutaj wygląda tak z klasą, tak bogato, tak ekskluzywnie, tak... No, naprawdę o wiele, wiele lepiej niż to ubranie, które jej dali na sesji. Dzisiaj cztery osoby odpadną. Ale wygląda na to, jakby nam mieli tutaj cliffhangera dać, że nie pokażą nam kto Czekajcie. Dla mnie jesteś taka trochę może... Koniec odcinka! Co tu się wydarzyło? Zagubiona... Gdzie tu jest zagubienie? Ja w ogóle tego nie widzę, zagubienia. Kurde, Masza tak super na zdjęciach wyszła. Jesteście jak takie świeżo wyklute kurczaki. For that reason you're safe. Co się dzieje? What happened? Metamorfozy będą. Nic, jestem barwna. Na twoim miejscu oddałabym się w ich ręce. Ja bym się nie oddała. Dyskutujemy, co zrobić, żebyś przestał być prywatnym chłopakiem. Ja nie wiem, co się z tym tak między nimi. Nie wiem, co mam z tego zrobić. Jeśli ty się nie otworzysz na drugiego człowieka... No ale nie potrafię tak, no.
Spakuj się! Po prostu nie popuszczę szansy tutaj, naprawdę. Wow! Czyli zrobili nam cliffhangera i nie dali nam odpowiedzi na to, kto opuszcza dom Top Model teraz, w tym odcinku. 6 osób w jednym odcinku, to czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy, słuchajcie. Dramatyczne te odcinki pierwsze. Ale sesja bardzo ciekawa, no co wam mogę powiedzieć. Nie podoba mi się to totalnie, że oni się obracali. Fajnie by było, gdyby po prostu pozowali na tym tle, bo ja nie widzę sensu. Gdyby na przykład się obracali i byłoby widać ruch, to wtedy zupełnie co innego. Ale tak, no to to właśnie przerost formy nad treścią. Jest kilka osób, które uważam, że są świetne. Będę za nich bardzo mocno trzymać kciuki. Jest kilka osób, którym życzę bardzo dobrze i mam nadzieję, że zajdą daleko, aczkolwiek zastanawiam się, czy to jest dobre miejsce dla nich, ten program Top Model. Natomiast nie będę wam mówić kto, bo nie mam zamiaru nikomu powodować u nikogo jakiejś tam przykrości. Bardzo ciekawa sesja, taka kreatywna, ja uwielbiam coś takiego, coś innego, jakieś takie, wiecie, fajne kolory, motywy i tak dalej, ale w następnym odcinku już widziałam, że będzie kilka słabych metamorfoz, loczki obcięli i postrzępili włosy i było kilka osób, którym przefarbowali włosy i ja nawet patrzyłam na te osoby, się zastanawiałam, kto to jest. Także czekają nas dramy w następnym odcinku, kochani. Jak chcecie być na bieżąco, to kliknijcie subskrybuj i mam nadzieję, że przyjemnie wam się będzie ze mną oglądało ten program, a może po Top Model jakiś kolejny program sobie skomentujemy. Teraz powiem wam, że dużo przyjemności mi sprawia komentowanie programów, ale oprócz tego vlogi normalnie wlatują. Takie bardziej personalne rzeczy. Także do wyboru, do koloru, kochani, zapraszam na Instagram Pantinka i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Miłego dnia, buziaczki i bye bye!